Rozpoczniemy nasze spotkanie. Dzień dobry. Ja mówię, tutaj dwa słowa do ambasadorów będą. Słucham. Szanowni Państwo, ja nazywam się Krystian Jaworski. Jestem przedstawicielem korporacji akademickiej Sarmacja oraz koła naukowego ARET, czyli organizatorów dzisiejszego spotkania. Słucham? Dobra. Zanim oddam głos naszemu prelegentowi, chciałbym, żeby kilka słów powiedzieli organizatorzy. Proszę teraz na scenę pana Adama Aleszkiewicza z korporacji akademickiej Sarmacja. Szanowni Państwo, dziękuję za przekazanie głosu. Mógłbym powiedzieć nawet, że chyba Państwa witam, bo moja organizacja współistnieje z Uniwersytetem około 100 lat, a nawet ponad. Jej historia zaczęła się nieco wcześniej, bo już w 1908. I co pierwsze mogę powiedzieć na temat korporacji jako takiej, to że korporacja to nie jest to, co pierwsze kojarzymy, to znaczy wielkie budynki przy rządzie ONZ, tylko korporacja to jest typ stowarzyszenia. Nie jesteśmy jedyną korporacją w Polsce, jak i na świecie. Korporacja to raczej ruch studencki, specyficzne stowarzyszenie, którego początek w historii ma na początku XIX wieku, a nawet na świecie trochę wcześniej. Co do wartości, które nami kierują, żeby to zarysować, bo dostałem niezwykle trudne zadanie, to znaczy streścić historię organizacji, która liczy sobie 111 lat w jakieś 2 minuty, ale żeby streścić, co nas łączy, to łączy nas przede wszystkim idea braterstwa, fraternizowania się, a żeby nie było to wszystko, to miłość do ojczyzny, miłość do nauki, jak i ogólnie honor studencki. Co do historii, wiąże się to nieco z tematem, tak naprawdę jest jego konsekwencją, to znaczy geopolityka jako taka i jej konsekwencje sprawiły, że nasza Sarmacja rozpoczęła się w Petersburgu, a nie gdzie indziej, co ze względu na to, że nasi założyciele nie mogli wtedy studiować w Polsce z wiadomych powodów. Potem w 1915 byliśmy jedną z pierwszych organizacji studenckich, która zaistniała przy Politechnice Warszawskiej, jak i później przy Uniwersytecie Warszawskim i jest tutaj do dzisiaj. Co mogę powiedzieć więcej o specyfice? Wyglądamy trochę inaczej, pewnie mamy jakieś oznaki, które nas charakteryzują, ale mógłbym zaznaczyć wyjątkowość, to znaczy generalnie organizacje studenckie mają tą specyfikę, że łączą nas tylko na okres studiów. Jesteśmy w nich przez 5 lat, potem wychodzimy, a w Sarmacji, żeby być, trzeba przede wszystkim się dostać, zostać zaproszonym i wydawałoby się, że jest to taki buńczuczny elitaryzm, sztuczny elitaryzm, który jest tylko powierzchowny, ale powiem tylko tyle, że żeby być w organizacji, której zyskujemy relacje rodzinne, jesteśmy w niej przez całe życie, dostajemy możliwość nauczenia się fechtunku, nauczenia się szermierki, zyskania tak naprawdę kapitału naukowego na całe życie i funkcjonowanie ze sobą wręcz w relacjach rodzinnych, to trzeba tych relacji, jak i wartości strzec i żeby tu z nami być, należy zostać zaproszonym. Tak naprawdę to tyle, jeśli chciałbym powiedzieć z grubsza, mógłbym mówić dużo więcej, ale czas mnie gani, jak i świetny prelegent, który jest tutaj dzisiaj gościem głównym, a nie ja. Teraz przekażę głos drugiemu organizatorowi, czyli mojemu serdecznemu koledze, jak i prezesowi koła ARET. Szanowni Państwo, w imieniu koła naukowego ARET jest również, tak jak koledze, mi bardzo miło Państwa na tym spotkaniu gościć, zwłaszcza, że dla nas jako koła naukowego jest to chwila szczególna ze względu na to, że jest to nasze pierwsze spotkanie otwarte, które współorganizujemy. W związku z tym w skrócie tylko przedstawię to, czym nasze koło się zajmuje. Streściłbym to w kilku słowach. Refleksyjne spojrzenie na dotychczasowy dorobek naszej kultury i cywilizacji. Chcemy patrzeć na prawo, filozofię, państwo i ustrój w sposób refleksyjny, wyciągać wnioski z przeszłości i właśnie o tych płynących z przeszłości wnioskach opowie nam nasz dzisiejszy prelegent dr Jacek Bartosiak. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. A teraz przechodzimy już do właściwej części spotkania.
Głos zabierze dr Jacek Bartosiak, dyrektor programu gier wojennych i symulacji Fundacji Pułaskiego w Warszawie, senior fellow w Diplomac Foundation w Waszyngtonie. Zajmuje się strategiami i planowaniem nowoczesnego pola walki. Doktorat uzyskał z geostrategii zachodniego Pacyfiku i Eurazji. Współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą zajmującym się bezpieczeństwem. Autor książek takich jak Pacyfik i Eurazja o wojnie oraz Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju, a także najnowszej publikacji Przeszłość jest prologiem, której mamy dzisiaj premierę. Oddaję panu głos, proszę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Jakby coś, to proszę mówić. Przejdę przed stół, bo będę chodził w tym i z powrotem, lepiej się koncentruję wtedy. A poza tym wszystkich Państwa widzę, co nie ukrywam, jest bardzo miłe, dlatego że rzeczywiście audytorium maksimum jest pełne. I ostatni raz pamiętam, jak było pełne w 1995, jak miałem egzamin z prawa rzymskiego tutaj na Wydziale Prawa. I szczerze mówiąc, nie wzrusza mnie to. Bardzo dawno nie byłem tutaj i jest to swoista podróż sentymentalna. Traktuję ją jako dobrą monetę na przyszłość. Także bardzo dziękuję za Państwa obecność. Dlatego, że dzisiejszy wykład nie tylko chciałbym poświęcić książce czy książkom moim, ale też tak naprawdę chciałbym też poświęcić Państwu. Państwu tu obecnym, Państwu, którzy oglądają, dlatego że bez Państwa by tych książek nie było i dzisiaj ten wątek będzie się przewijał. Wyjaśnię dlaczego. Będę to robił nie bez przyczyny, w tym sensie, że jest to, no, powiedziałbym, bardzo ważny motyw, który będzie determinował też różne działania na przyszłość. Więc zacznę może od tego, że rzeczywiście dzisiaj mamy 31 maja 2019 roku i jest to bardzo dobry moment, nie tylko na premierę książki, która to książka jest podsumowaniem 5-6 ostatnich lat, wykładów, takich spotkań jak dzisiejsze, różnych wywiadów. Zamyka chyba też taki okres, no, dosyć swobodnych wypowiedzi, swobodnego funkcjonowania. Też klamrą spina dwie poprzednie książki, czyli książkę o Pacyfiku i Eurazji oraz książkę o Ojczyźnie naszej, o Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim też odpowiada na liczne zapytania, które dostawałem od Państwa, że chcecie książki, która będzie lekka, szybko się czyta i dotyczyła spraw, które na bieżąco codziennie opowiadam, gdzie będą tezy stawiane mocno i stanowczo bronione i taka ta książka jest. A dlaczego powiedziałem, że się dobrze spina czasowo? Dlatego, że o ile przez wiele lat, na pewno gdy Państwo podczas naszych wykładów słuchali o tych wszystkich historiach, które są przedmiotem tych wykładów, a potem konfrontowali to z innymi ludźmi, to zwłaszcza wiele lat temu było to podnoszone, że to jakaś abstrakcja, w ogóle to są jakieś wymysły mitomańskie, jak to jakaś koncepcja wojny powietrzno-morskiej, jakaś konfrontacja, jakaś nadchodząca wojna z Chinami, rywalizacja systemowa w Eurazji. No ale przyznajmy, 31 maja 2019 roku wiemy, że to wszystko było prawdą i wszystko się zgadza. I tutaj należy w związku z tym powiedzieć, że od tego momentu wejdziemy w zupełnie inny czas wykładów i naszych spotkań, dlatego że podjąłem decyzję, że chciałbym bardziej intensywnie, mocniej, bardziej stanowczo opowiadać o tym, co się dzieje, a przede wszystkim głębiej. I będzie to możliwe dzięki Państwu i w ogóle te wszystkie lata były możliwe dzięki Państwa energii, dzięki właśnie takim frekwencjom, takiej obecności, takiemu wsparciu. Tak jak powiedziałem, jeszcze bardziej szczegółowo zaraz o tym opowiem, dlaczego jest to ważne i było to ważne dla mnie przez te wszystkie lata. Ale zacznę może od tego, żeby też powiedzieć kolejno o tych książkach. Każda z nich jest oczywiście inna. Powstawała też w innym czasie. Pierwsza książka powstała przy okazji. I też na pewno się nie spodziewałem, że będzie czytana tak powszechnie. Książka ta powstała przede wszystkim z powodu mojej troski o to, że nie ma w ogóle debaty geostrategicznej w Polsce, a Amerykanie zaczynają się przygotowywać do wojny z Chinami,
a my w Polsce w ogóle o tym nic nie wiemy. Spędziłem mnóstwo czasu za oceanem, pisząc tą książkę, rozmawiając z najlepszymi geostrategami świata, z ludźmi, którzy planowali w Pentagonie, w US Naval War College, to, co się dzieje teraz na zachodnim Pacyfiku. I za każdym razem, gdy wracałem do ojczyzny, byłem przerażony tym, że jeszcze trzeba debatować, czy w ogóle geopolityka istnieje, geostrategia. I nie ukrywam, że bardzo dużo się zmieniło przez te lata. Jeszcze raz powtórzę, dzięki Państwu. Bo gdyby właśnie nie Wasza frekwencja, to przecież ten temat nie wydobyłby się tak naprawdę na światło dzienne w ten sposób. Powiem więcej. Też byłem zaskoczony oczywiście popularnością tej książki i jak ustawiła ona, zaczęła ustawiać trochę debat. W tamtym czasie jeszcze nie rozumiałem napięcia, które istnieje między czymś, co ja nazywam za Nielem Fergusonem wieżą, a rynkiem czy placem. Otóż w każdym systemie, organizmie politycznym jest coś takiego jak wieża. Wieża to są hierarchiczne powiązania ludzi, którzy są skupieni blisko władzy, blisko realnej sprawczości podejmowania decyzji. Parametry gry w tym środowisku są zupełnie inne niż na placu, niż na rynku, który jest płaski, agreguje wiedzę, tworzy pewną społeczność. Historia świata jest tak naprawdę historią napięcia między rynkiem a wieżą. W wieży jest więcej knucia, więcej spisków, więcej zależy od tego, kto kogo lubi, co o tym myśli. Więcej jest relacji niż na rynku czy placu, dlatego że na rynku i placu zasób czy zakres tych, którzy w nim uczestniczą, jest teoretycznie nieograniczony. W związku z tym jest też więcej prawdy, prawdziwości i więcej merytorycznej wiedzy. I istniejące napięcie między wieżą a placem powoduje wzajemne przenikanie się tych systemów, a w szczególności co jakiś czas wieża musi słyszeć, co mówi plac. I umiejętne bycie pośrodku tego, korzystając z energii placu czy rynku, tej społeczności i wpływanie na wieżę, czy spowodowanie, że wieża musi o tym myśleć, jest kwintesencją budowania kultury strategicznej. I co tu dużo mówić, przez te kilka lat naprawdę wspólnie udało nam się to osiągnąć i to jest naprawdę bardzo dużo Państwa zasługi. Jest to główna Państwa zasługa, za co chciałbym bardzo podziękować. Druga książka o Rzeczpospolitej jest książką oczywiście dużo bardziej osobistą. Jest o nas. W związku z tym jest to książka, w którą włożyłem bardzo dużo serca, bardzo dużo uczucia, bardzo dużo zdrowia. I gdy ją pisałem, cały czas myślałem o Was, bo jest to po prostu o nas jako o gospodarzach tej przestrzeni. W związku z tym, że udało się pierwszą książką wprowadzić narrację geostrategiczną, było łatwiej już wprowadzić tę narrację dotyczącą naszej przestrzeni. Jednocześnie, w związku z tym, że wszyscy się znamy lepiej na naszej przestrzeni niż na zachodnim Pacyfiku, książka była dużo trudniejsza. Dodatkowo motywowało mnie to, i to jest bardzo ważny motyw, że uczestnicząc bardzo często i intensywnie w sprawach związanych z planowaniem strategicznym, planowaniem operacyjnym, grami wojennymi, mając bardzo dużo do czynienia na różnych konferencjach, spotkaniach, meetingach w zachodniej Europie, w Polsce i za oceanem, naprawdę boleśnie się przekonałem, że nie istnieje w percepcji Zachodu polska myśl strategiczna, ani w ogóle myśl strategiczna Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, która jest w nas. PRL oczywiście uniemożliwił cokolwiek takiego. Emigracja, wbrew temu, co nam się wydaje, nie miała, nasza emigracja i myśl intelektualna emigracji nie miała istotnego wpływu na myślenie strategiczne Anglosasów. No, Trzecia Rzeczpospolita, która powstała po tym, gdy Amerykanie wygrali zimną wojnę i rozszerzyli perymetr geopolityczny i dołączyliśmy do świata wolnych przepływów Zachodu, biegnąc do Rimlandu w sposób nawet nieuświadomiony i w ogóle właśnie do świata wolnych przepływów Zachodu, przepływów ludzi, towarów, wiedzy,
wszystkiego, co wiąże się z wolnością. No, nie potrzebowaliśmy konceptualizacji geostrategii ani geopolityki, dlatego że Amerykanie stworzyli warunki globalizacji wolnego świata i rozszerzyli perymetr bezpieczeństwa. Państwa małe i średnie, albo nawet takie, które mają potencjał średnie plus, potencjał imperialny, nie musiały tworzyć własnej polityki, tworzyć własnych miejsc, korytarzy geostrategicznych, uzyskiwać tam wpływów ani projekcji. Zmierzaliśmy do rdzenia, który był w Rimlandzie Europy, Wspólnoty Europejskiej i NATO. Stąd wielu z nas żyło w przekonaniu, że nie istnieją zasady geopolityki. Więc ta książka druga, o Rzeczpospolitej, była też wołaniem o to, że wreszcie obudźmy się z tego letargu, bo nadchodzą czasy, gdy ona będzie o sobie przypominać, a przy okazji przypomnijmy sobie, jak wygląda przestrzeń historyczna państwa polskiego, jak wygląda nasza przestrzeń, w której jesteśmy i powinniśmy być gospodarzami. Dlatego, że nawet dzisiaj w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją między Chinami a USA, między Rosją a USA, między w ogóle Zachodem a Rosją i między nami pośrodku, a tym wszystkim Niemcami, Rosją, w czym uczestniczyłem, mając kontakt z wieżą, można powiedzieć, to wszystko działa. Dalej tak samo, według tych samych prawideł. A z jakiegoś powodu wmówiliśmy sobie, że nie działa i ich nie ma. Wynikiem tego jest książka o Rzeczpospolitej. Recepcja książki, znowu dzięki Państwu, była niesamowita. Już mówiłem to kilkukrotnie na wykładach. Naprawdę myślę, że każdy chciałby być w mojej skórze, gdy jest zaczepiony przez oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy naprawdę znają na pamięć ostatnią część książki. Jeżeli ktoś śledzi w tym roku i w zeszłym działania Wojska Polskiego, to też może sobie skorelować wiele rzeczy z tej książki. Trudno większą nagrodę dla autora. W związku z tym trzecia książka była próbą odpowiedzi na potrzebę bardziej eseistycznego, bardziej potoczystym językiem mówionym, podsumowania tych lat. Raz, żeby łatwiej się czytało, bo niektórzy zgłaszali taką potrzebę, bez tych ciężkich przypisów, bez ciężkiej myśli, zdań wielokrotnie złożonych, trochę bardziej kolokwialnym językiem, którym się posługuję, jak wiecie, podczas wykładów. Mam taką tendencję, czy to jest zaleta, czy wada, mniejsza z tym. No i nie ukrywam też, że chciałem też, żeby ta książka pokazała, zwłaszcza jak czyta chronologicznie, że to, co opowiadaliśmy sobie jeszcze podczas wykładu w 2015 roku, 2014, co wydawało się abstrakcją, oderwaną od rzeczywistości, się sprawdziło i tak jest, tak? I to widać teraz gołym okiem. W związku z tym taka oto potrzeba. Ale nie chciałem się podczas tego wykładu koncentrować tylko na przeszłości i tym podsumowaniu, ale też powiedzieć, że pomimo tego, że trwa już to kilka lat, to naprawdę jest dopiero początek. Otóż z wielu powodów przecież nie mogłem się zajmować geostrategią i geopolityką naprawdę w pełni, mniejsza już o te powody, z intensywnością, z jakością formalną, której wymaga propagowanie wiedzy od. I teraz to, mam nadzieję, się zmieni. Będzie intensywniej, mocniej, głębiej. Również postaramy się ze współpracownikami myślę i dziedzictwo Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego zanieść na salony światowe i do globalnego obrotu myśli, bo nie istnieje nasza myśl strategiczna, proszę Państwa. Naprawdę nie istnieje, tak jak nie istnieje wiele rzeczy związanych z tym. A tymczasem jesteśmy kluczowym państwem naprawdę w Europie i na nizinie środkowoeuropejskiej, z samego tylko tego, gdzie jesteśmy położeni. I musimy swój status, percepcję swojego statusu, którą mamy niską, dopasować do realnego znaczenia tego, gdzie jesteśmy położeni. I nie mówiłbym oczywiście tych słów, gdyby nie to, że przez te wszystkie lata to Państwo nieśli mnie swoją energią podczas tych wykładów, wystąpień. Byliście ze mną w Eurazji, podczas wszystkich wyjazdów, podczas wszystkich narad, spotkań, wielokrotnie nad tym się zastanawiałem. Tak? W związku z tym bardzo bym chciał, żebyście nabrali o tym przekonania, że tak to właśnie było.
ja z wami, a wy ze mną podczas tych wszystkich rzeczy związanych z wielką przygodą i odkrywaniem geopolityki i geostrategii. I za to bardzo wszystkim dziękuję w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. A teraz opowiem trochę o przyszłości. 31 maja 2019 roku chyba nie powinno już naprawdę budzić żadnych wątpliwości. O co tak naprawdę chodzi w świecie? Po wielu latach mówienia o tym pokusiłem się o taką jak najbardziej logiczną i skondensowaną definicję, którą ostatnio często wałkuję w telewizji, w programach telewizyjnych, w radiu, w różnych swoich wystąpieniach, która moim zdaniem dobrze opisana oddaje mechanizm geopolityki, równanie geopolityczne. Bardzo dobrze tłumaczy to wszystko, co się dzieje teraz na arenie światowej, zwłaszcza między w starciu dominacyjnym, ale też w naszym otoczeniu. I postaram się to Państwu teraz w skupieniu powiedzieć. Otóż cała ta teoria Rimlandu, Hartlandu, Mackinder, Spikeman, Kaplan, Kennan, to wszystko, co sobie powiedzieliśmy podczas tych wykładów. I stworzyliśmy mapę mentalną tego, jak należy patrzeć na świat, wynika z przepływów strategicznych. I znów, od razu widać zapóźnienie naszej ojczyzny w tym zakresie, dlatego że albo nie byliśmy gospodarzami własnej przestrzeni i to nie my naciskaliśmy guzik z tym, że przepływy się dokonują. W PRL-u nie my sterowaliśmy ruchem kolejowym, gdy wojska sowieckie przejeżdżały przez naszą przestrzeń. Podczas zaborów to nie my decydowaliśmy, kto przechodzi przez naszą przestrzeń, jak są prowadzone prace infrastrukturalne, którędy są budowane drogi, kto generuje zyski w portach morskich. Mało tego, jako imperium agrarne w przeszłości zasadniczo też nie czuliśmy bluesa. Nie było polskich banków, polskich przepływów. A to przepływy zmieniają korelacje sił. A to jest kwintesencja ciągłego różnicowania się potencjałów, które decydują o polityce, bo tworzą interesy sprzeczne bądź spójne. W III Rzeczpospolitej też nie byliśmy tego uczeni, bo Amerykanie stworzyli ład globalny i cały glob spięty w architekturze bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych otworzył wszystkim rynek, o ile tylko miał produkt albo usługę, albo wiedzę, która była konkurencyjna na rynku globalnym. W związku z tym państwa małe i średnie mogły wejść w rynek globalny, a inne mocarstwa nie kwestionowały dominacji Stanów Zjednoczonych nad przepływami strategicznymi. Przepływy strategiczne to wolność podróżowania, kierunki podróżowania ludzkiego, czyli przepływy ludzi, przepływy kapitału, że kapitał inwestuje, porusza się, wyciąga zyski, idzie gdzie indziej. Przepływu technologii. No, czym była reforma Balcerowicza, jak nie otwarciem nas na świat wolnych przepływów? Technologia zachodnia, kapitał zachodni i nasze przepływy strategiczne ludzkie w drugą stronę najczęściej. W PRL-u nie było wolności przepływów. Paszporty, wiemy jak było. Wolności technologicznej też nie było. Wolności towarowej też nie było. W ogóle defaultowe ustawienie świata jest takie, że są ograniczenia wolności przepływów, proszę Państwa. Takie lub inne, dlatego że sterowanie tym daje władzę. Na przykład sterowanie przepływami wiedzy. Dotyczy to wszystkich państw liberalnych i despotycznych. Tak samo pragną sterować przepływami. W czasie globalizacji nie czuliśmy tego, dlatego że jak jest jeden hegemon i wszyscy akceptują normy, to współzależności, które powstają w wyniku wymiany ludzkiej, towarowej, technologicznej i wiedzy, nie bolą, bo jest zespół norm. Nie ma twardych lewarów.
takich jak wojna albo totalne sankcje ekonomiczne na słabszego gracza. Mało tego, wydaje się, że geopolityka nie istnieje wówczas, bo hegemon powoduje, że państwa nie rywalizują o kluczowe korytarze, którymi się dokonują transfery przepływów strategicznych, a zawsze są miejsca lepsze czy gorsze, to są oczywistości. No, Gdynia, Gdańsk, prawda, Świnoujście, nasze projekty rurociągowe, Nord Stream, Malaka, Suez, Gibraltar. To są wąskie ciśniny, tak, którymi generuje się ruch. Stąd potrzeba również rozbudowy infrastruktury, która jest ułatwiaczem generacji ruchu. Stąd nasza budowa magistrali ze Śląska do Gdyni, żeby uruchomić potencjał złotego, naszego złota przed wojną na rynki brytyjskie przez Ocean Światowy z pominięciem Niemiec. Gdy jest hegemon, a sytuacja ostatnich 25 lat była ewenementem w historii świata. Amerykanie stworzyli świat, gdzie nikt nie balansował przeciwko potędze Stanów Zjednoczonych. Amerykańska flota decydowała o wolności przepływów na Oceanie Światowym, a to jest główna tętnica przepływów światowych. Stąd od 500 lat, gdy żeglarze na Atlantyku odkryli Ocean Światowy dla dominacji europejskiej, Zachód ma wielką przewagę strukturalną, bo jest blisko tętnicy ruchu, wymiany. Odmawiał temu Zachód, a Zachód odmawiał tego reszcie, co z kulminacyjną epoką kolonizacji. Hegemonem na Oceanie Światowym jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Czasami było to tylko czuć. Na przykład podczas blokady Kuby w latach 60. raptem Amerykanie zrobili kwarantannę i nic nie mogło dopływać na Kubę. Czasami również świat Zachodu czuł się zaniepokojony, jak ktoś próbował blokować strategiczne przepływy. Wojna Suezka 56 roku jest kwintesencją tego. Nacjonalizacja kanału Suezkiego spowodowała utratę swobody przepływów strategicznych upadających imperiów brytyjskiego i francuskiego. Amerykanie stworzyli, to był majstersztyk strategiczny, a właściwie geostrategiczny. Nie tylko stworzyli system, że wszyscy to akceptowali, ale mieli taką przewagę wojskową, mieli globalną projekcję siły, że tylko oni mogli dokonywać projekcji siły w kluczowych skrzyżowaniach handlu światowego. Zatoka Perska, Zachodni Pacyfik, Europa Środkowo-Wschodnia. Tylko oni, nikt więcej. Stąd Korpus Piechoty Morskiej, Marynarka Wojenna i widok lotniskowców floty u wybrzeży Eurazji, pływających, uderzających rakietami manewrującymi na ląd, bo nie mieli konkurenta na oceanie. Czyli dokonującym projekcji siły politycznej poprzez projekcję siły wojskowej i uzyskiwania wpływów w Eurazji. Nic się nie zmieniło przez setki lat. Dalej wygląda to tak samo, proszę Państwa. Mało tego, największym majstersztykiem wśród w ogóle tego, że to był majstersztyk, było to, że Amerykanie tak skonstruowali system przepływów, że stali się hegemonem w systemie bankowym, SWIFTy, później w internecie, we wszystkim, co generowało ruch. A najbardziej mi imponuje to, że spowodowali, że dwa mocarstwa, które historycznie były niezadowolone z dominującej roli Amerykanów czy Brytyjczyków w systemie, czyli Japonia pokonana w wojnie światowej i Niemcy, giganty eksportowe, zaakceptowały Pax Americana i wpięły się w globalizację i mało tego, jeszcze stały się jej wielkimi beneficjentami. Jeżeli ktokolwiek myśli w Polsce, że Amerykanie to są idioci, niech sobie zapamięta to, co powiedziałem na temat, jakim trzeba być geniuszem, żeby skonstruować taki system, że nikt nie tworzy koalicji balansujących przeciwko tobie. Gdy jest hegemon, współzależności powstające z codziennej korelacji nie bolą. Globalizacja sprowadziła wielki wzrost gospodarczy na świecie. Ale nierówno. Dlaczego nierówno? Bo geografia determinuje to, że nie wszystkie miejsca są tak samo produktywne. W związku z tym powstają różnice.
Oczywiście, jeżeli jest to jeszcze poparte dobrymi instytucjami, elitą, która myśli, sprawnością tego organizmu politycznego, jak Singapur na przykład, no to jest się beneficjentem swojego położenia na skrzyżowaniu handlowym. A gdy się nie myśli, to się nie jest. Tutaj geografia nie zastąpi myślenia. Innymi słowy, geografia, przepraszam, globalizacja doprowadziła do ogólnego wzrostu prosperity, ale nierównego. Co jest przyczyną obecnego problemu, o czym zaraz powiem. Ale jednocześnie doprowadziła do wielkich współzależności. Ale jak był jeden hegemon, to nie czuć było tego. Uwaga, w momencie, gdy pojawi się challenger, tak, który kwestionuje władzę nad strategicznymi przepływami hegemona, jej kontrolą, a hegemon się w tym orientuje, wszystkie współzależności, które były wspaniałe, rodzące prosperitę, stają się potencjalnymi lewarami. Lewarami. Dlatego tak się boimy Nord Streamu. I dlatego chcemy mieć Baltic Pipe. I dlatego mamy Świnoujście. I dlatego w ogóle chcemy mieć Gdynię i Gdańsk. I własne surowce. I najlepiej jeszcze własny łańcuch dostaw. Dla państw średnich nie jest to proste. Dlatego, że same mają trudność w uzyskiwaniu dostępu do surowców, rynków, linii komunikacyjnych do tego i mają tendencję do, w braku jednego hegemona, do dążenia do obszaru rdzeniowego regionalnego mocarstwa. Powstają kluby regionalne mocarstw. O czym zaraz powiem jeszcze. I to się dzieje. To, o czym teraz mówię, wszystko się odbywa na naszych oczach. Obudziliśmy się ze snu niekończącej się globalizacji. Według wszystkich statystyk w 2018 roku globalizacja jest na biegu wstecznym. Zresztą Amerykanie chyba nie mogli inaczej. Bo to Amerykanie zwijają globalizację, żeby uruchomić prawidła geopolityki i żeby uzyskać swoje przewagi hegemona Oceanu Światowego nad resztą i przywrócić Pax Americana w wersji 2.0. Gdy toczy się rywalizacja o przepływy strategiczne, ona dotyczy trzech głównych trajektorii. Pierwsza to jest, kto ustanawia normy, na jakich zasadach handlujemy. Na przykład, czy jest wolny ocean światowy, czy są cła. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jest wolny, ale w historii Polski nie zawsze tak było. Na przykład Duńczycy pobierali cła na cieśninach duńskich przez ponad 200 lat, między innymi na naszym handlu. Można by mnożyć takie przykłady. To jest wola liberalnego hegemona morskiego, że są wolności przepływów. Ciekawy jestem, kiedy, jeżeli Amerykanie szybko nie uzyskają przewagi w tej grze, kiedy w najbliższym czasie usłyszymy delikatne sugestie z ust, może nawet prezydenta Trumpa, że no niby ocean światowy jest wolny, ale nie dla wszystkich. Zresztą, czym są sankcje na Iran? Jak nie władzą nad tym, czy pozwalamy komuś na przepływy strategiczne, czy odbieramy. Do czego to się sprowadza? Że marynarka wojenna USA albo umożliwia, albo uniemożliwia dopłynięcie ropy z Iranu do odbiorców. Bardzo proste. Można bardzo dużo mówić o szczytnych ideałach ludzkości, ale na koniec dnia sprowadza się to do tego. A Irańczycy, Persowie, nie tylko mówią, że to oni są gospodarzami ciśniny Ormus, jak marynarka wojenna USA myśli, że to jest Zatoka Meksykańska, to musi zapytać o zgodę prawdziwych strażników ciśniny Ormus, czyli Persów. I to tak się, nie tylko tak rozmawia z sobą minister spraw zagranicznych Iranu teraz publicznie, z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, ale taka jest percepcja. Stąd zresztą antydostępowość, A2D zdolności, tak? Właśnie do tego, o to chodzi w zdolnościach antydostępowych, żeby wypchnąć amerykańską zdolność do projekcji sił w Eurazji i żeby Amerykanie nie mieli w związku z tym wpływów politycznych, nie mogli kreować blokad strategicznych. Mało tego, tyle lat mówiliśmy o pasie i szlaku.
Czy rozumiecie już Państwo, dlaczego Xi Jinping ogłosił to wczesną jesienią 13 roku w Astanie, że będzie budował przez masy lądowe Eurazji swój system naczyń połączonych, łańcuch dostaw, niezależny od oceanu światowego? Chińczycy antycypowali to. Pytanie, czy zdążyli na tyle już zbudować własny system łańcucha dostaw. Dlatego, że w przypadku rywalizacji geopolitycznej nad przepływami strategicznymi punktem ciężkości według nomenklatury Clausewitza, tak jak Clausewitz szukał zawsze punktu ciężkości w bitwie, tak, i po wojnach napoleońskich i opisał to, punktem ciężkości rywalizacji są łańcuchy dostaw, globalne łańcuchy dostaw, które powstały w toku ostatniego ery globalizacji. I walka o Huawei, o 5G jest kwintesencją walki o wolność przepływów i otworzenie łańcucha dostaw. To jest największe z największych rywalizacji. Otóż co jakiś czas cykl technologiczny się kończy, zaczyna nowy i pojawiają się pewne przewagi. I teraz trochę historii. Ostatnie 500 lat to jest strukturalna dominacja Oceanu Światowego. Wolumeny, kapitał, rynek, Nowy Jork, Londyn, Rotterdam. Prawda? Wiemy, o co chodzi. W tym czasie, gdy wielkie wolumeny cargo szły do Plymouth, do Liverpoolu, do wszystkich tych portów ludzi mówiących w języku angielskim, w środku Eurazji ludzie chodzili pieszo albo końmi. Gdy Brytyjczycy w Londynie otwierali pierwsze stacje metra, my jeszcze mieliśmy kilka tygodni do powstania styczniowego. Gdy oni byli już daleko uprzemysłowieni, w środku Eurazji nie było skomunikowania. Woły, konie, tak dalej. W związku z tym Ocean Światowy miał gigantyczną przewagę w strategicznych przepływach nad resztą. Gigantyczną. W ogóle knockout. Historia Europy ostatnich 500 lat i wojen dominacyjnych w Europie jest ciągłą walką państw zamkniętych kontynentalnie z przebiciem się przez anglosasów. Wynalazek kolei, właściwie na większą skalę w XIX wieku, uruchomił potencjał mocarstw kontynentalnych. Dlatego ja mam tak, że jak myślę o II wojnie światowej, a oczywiście geopolityka się rzuca na mózg, jak wiecie, widzę, a jesteśmy położeni między kontynentalnymi Niemcami a Rosją. Ja widzę wagony kolejowe ze strategicznymi jako strategiczne przepływy albo wojsk niemieckich i surowców, albo transportów różnorakich, albo wojska sowieckie w drugą stronę przez Przedmoście Warszawskie, przez węzeł kolejowy Warszawy i tak przez Nizinę Środkowoeuropejską, daleko od Oceanu Światowego rządzonego przez anglosasów. A gdy widzę w wojnach światowych anglosasów, to albo lądują pod Gallipoli z okrętów, z podstawy operacyjnej Oceanu Światowego, czyli z Morza Śródziemnego na Gallipoli, albo z kanału La Manche w Normandii, albo właśnie zawsze z czegoś, co jest oceanem, wygrywając bitwę o Atlantyk, a państwa kontynentalne próbują się przebić przez to. Czym innym była strategia powstrzymywania Kenana wobec Sowietów, jak niewielką strategią mocarstwa, globalnego mocarstwa oceanicznego z wewnętrznymi jeziorami, Pacyfikiem i Atlantykiem oraz kontrolą przez bazy i wpływy polityczne w Rimlandzie, Eurazji, wielkiego cielska kontynentalnego zamkniętego bez ciepłych portów i bez wymiany, bez skomunikowania. Potencjały Rosji i Niemiec zostały uruchomione liniami kolejowymi, ale wciąż nie na tyle, żeby rzucić wyzwaniom zdolnością do przesyłów, wielkich przesyłów strategicznych Oceanowi Światowemu. Mackinder, wielokrotnie przez nas przez te lata przywoływany, wspominał, że w momencie, gdy któraś z potęg Eurazji, środka Eurazji, opanuje kolej, pisał to 100 lat temu, samolot, który był świeżynką wtedy, nowe szosy,
A dzisiaj możemy dodać Hyperloop, kolej wielkich prędkości, masowe, coraz tańsze lotnictwo, drony, przesyły, Alibaba i inne tego typu rzeczy. Internet 5G. Wszystko, co komunikuje poza oceanem, zapamiętajcie, to jest dla ludzi morza, to jest równanie numer jeden. Wszystko, co bardziej komunikuje środek Eurazji, jest zagrożeniem dla relatywnej potęgi Oceanu Światowego. Mówię, tego nie było czuć w III Rzeczpospolitej, gdy był jeden hegemon, jak w Imperium Rzymskim. Chodzi o to, że dodatkowo co jakiś czas cykle technologiczne się zaczynają, kończą i zaczynają nowe. Zwróćcie uwagę, maszyna parowa. No jaki to uruchomiło potencjał komunikacyjny? Kto miał tę technologię, szybko ją wdrożył, połączył miejsca, gdzie dużo ludności, z portem, z węglem, to był, miał kontrolę, szybko się wszystko ruszało, tak? Kto opanował silnik spalinowy, a przede wszystkim miał kontrolę nad zasobami ropy wynikającymi, jak gdyby, bo była potrzebna do silnika spalinowego, no ten miał relatywnie uzyskiwał przewagę. A kto miał kontrolę nad zasobami ropy na przełomie XIX-XX wieku, gdy marynarka wojenna brytyjska zaczęła przechodzić na ropę? To była rewolucyjna decyzja. Wcześniej na węgiel było wszystko. A czym był plan Marshalla? Oczywiście wspaniale w Polsce omawiany, no Zachód się podniósł. Tak, ale to był czysto geoekonomiczny, a zatem geostrategiczny projekt mający na celu postawić na nogę zachodnią Europę, w tym dotychczasowych wrogów, czyli Niemców, ale jednocześnie był warunek. Panowie zachodniej Europy, jesteście naszym protektoratem i przestajecie używać węgla. Bo akurat na Śląsku i w Donbasie obóz sowiecki ma więcej węgla niż wy w Zagłębiu Rury i w walijskich kopalniach. W związku z tym, panowie, ropa. A kto kontrolował linie komunikacyjne do ropy Bliskiego Wschodu? I tak jest do dnia dzisiejszego. I już łatwiej, po tym co powiedziałem, rozumieć, o co chodzi Chińczykom z pasem i szlakiem. Wracam po raz trzeci do tego, że za jakiś czas pojawia się wynalazek. Wynalazek lotnictwa też był zasadniczo wynalazkiem de facto w sposób przemysłowy opanowanym najlepiej przez Anglosasów. Stąd na morzu się mówi po angielsku, w języku kupców się mówi po angielsku i w powietrzu się mówi po angielsku i się liczy w milach i w węzłach. To oni stworzyli opis świata. A jeżeli ktoś pamięta jeszcze stare koleje PKP i pamiętam, były takie wtórne bilety. Jak ktoś na gapę trochę i mu wystawiali taki wtórny bilet, to ja pamiętam, że było po polsku, po niemiecku, po rosyjsku i po francusku. Nie było po angielsku na tym bilecie napisane. Jesteśmy w tej chwili w przededniu potencjalnej rewolucji skomunikowania. 5G jest czymś więcej niż 4G, 3G, 2G, 1G. 5G mniej dotyczy komórek, a bardziej dotyczy wielkiej wymiany przesyłów strategicznych wiedzy, danych i umożliwi automatyczne skomunikowanie z sobą maszyn, ludzi. Na przykład teoretycznie będzie mógł w Afryce lekarz robić operację na panu, który leży tu w Warszawie. Zastawkę, którą ma tam. Ten wynalazek, kto go opanuje, wprowadzi, wdroży i uzyska przewagi nad innymi, będzie miał kontrolę łańcucha dostaw nowego. Tak jak digitalizacja gospodarki stworzyła apki i to, że firmy amerykańskie z Silicon Valley mają przewagi, tak, w software'ze. 5G stworzy nowe zupełnie powiązania. Trudno określić jeszcze jakie, ale na pewno nowe układy sił. Stąd jesteśmy świadkami teraz gigantycznego starcia na ten temat. Można powiedzieć,
Niektórzy mówią, że to jest najważniejszy moment. Amerykanie mieli coś takiego jak moment Sputnika, gdy Sowieci wystrzelili Sputnik w powietrze, znaczy w kosmos, i Amerykanie, Boże, oni są bardziej zaawansowani. Ale tak naprawdę nie byli bardziej zaawansowani i Sowieci nigdy nie byli w stanie rywalizować z Amerykanami o przepływy strategiczne. Byli odcięci od nich. Kotłowali się w środku. Mieli tylko zdolność komasacji siły wojskowej. Więc groziła wojna nuklearna, ale nigdy nie groziło to, że Amerykanie przegrają rywalizację gospodarczą. I Amerykanie to wiedzieli. Stąd na przykład Reagan, jak zobaczył dane gospodarki, włączyli gaz i jak gdyby zniszczyli gospodarkę, tak, sowiecką. Poprzez zbrojenia, poprzez różne rzeczy, o których tutaj nie ma miejsca teraz na to, żeby mówić. Problem polega na tym, że Chińczycy są kwintesencją przesyłów strategicznych, są wpięci w system wymiany globalnej. To jest zupełnie inna konfrontacja. Poza tym Chińczycy są głównym rynkiem, głównym odbiorcą, głównym producentem, mają swoje technologie i jest ich 1 400 000 000. Tego się nie da zrobić tak samo. Mówimy te słowa w dniu, gdy być może, nie wiem, bo nie mam na bieżąco internetu teraz, jak z Państwem rozmawiam, ale w Shangri-La trwa konferencja, gdzie ma ponoć, są takie głosy, Amerykanie przedstawią swoją wielką wizję wielkiej strategii na zachodnim Pacyfiku, powstrzymywania Chin. Kwintesencją jej będzie, zobaczycie, upewnienie się sojuszników, żeby grali na Amerykanów i żeby Amerykanie kontrolowali realne przestrzenie geostrategiczne, którym dokonują się przepływy, jak Morze Południowochińskie, Malaka i tak dalej, cały Indo-Pacyfik. Innymi słowy, kontrola wolumenu i kierunków przesyłów strategicznych jest emanacją i kwintesencją władzy. Jak można to przełożyć teraz na naszą sytuację Rzeczpospolitej? I wtedy łatwiej widzimy, że jesteśmy tradycyjnie wciśnięci między rosyjskiego kolosa i Niemcy, które lubiły robić z nas pomost. My próbowaliśmy stanowić, dla przesyłów strategicznych, różnych. Przesyłem strategicznym jest również możliwość marszu wojska sprzymierzonego w grze o równowagę albo dostępność linii komunikacyjnych. Skracanie sobie linii frontu, tak? Stąd ta Belgia zawsze była problematyczna. Niemcy coś musieli z nią zrobić. A dla Brytyjczyków zawsze była zagrożeniem. Ktokolwiek weźmie Belgię, to jest to casus belli dla Wielkiej Brytanii. Bo bufory są też same w sobie miejscem, gdzie się dokonują przepływy strategiczne. W ciągłej korelacji sił. No i gdzie my jesteśmy w tym? No nie jesteśmy na Oceanie Światowym. A jesteśmy w obozie, którego siłą jest Atlantyk. Daleko od Atlantyku. W związku z tym boimy się, że Amerykanie nie zdążą na wojnę z Rosjanami naszymi. Właśnie z powodu przestrzeni. Z powodu tego, że o ile wydaje nam się, że kontrolują przesyły strategiczne, to po pierwsze jest daleko, a po drugie nie wiadomo, bo są systemy antydostępowe rosyjskie. To dlatego Niemcy i Rosjanie chcieli naszą przestrzenią zarządzać i budować drogi tak, jak oni chcą. I koleje tak, jak chcą. I w ogóle po co ten bankart wersalski? Tylko przeszkadza, blokuje, coś dyskutuje, buduje na osi północ-południe jakieś szlaki. Próbuje uruchomić Gdynię i wywozić węgiel. Uzyskiwać jakąś niezależność, bo tak jakby były zależności, wracamy do współzależności, to mielibyśmy lewar. Przez nas musieliby handlować, przez naszych pośredników, a nie przez własną flotę handlową, przez własne pośrednictwo gdyńskie, które ma kontakty światowe i same kontraktuje w Londynie. Myśmy w przeszłości bardzo często oddawali nawet to pośrednictwo innym na tych liniach komunikacyjnych. A po co? No? I ktoś wtedy narzucał reguły gry rynkowi naszemu. Tak? To tak a propos pełnej wolności rynku, no, ale to już tak moja złośliwość. I na dodatek jeszcze, w nowej grze o Eurazję jesteśmy dokładnie na osi, jesteśmy tak, dokładnie na osi, którędy Chińczycy będą musieli zbudować nowy łańcuch dostaw między sobą a Niemcami de facto, bo do tego to się sprowadza. Jesteśmy wysuniętym sojuszników Stanów Zjednoczonych na wyciągniętych liniach komunikacyjnych, blisko bardzo Rosji,
która jest w sojuszu z Chinami. Jak się spojrzy na mapę, Chiny i Rosja zajmują teoretycznie, no tak się wydaje na mapie, większą część Eurazji. A Amerykanie jeszcze się konfliktują o przepływy strategiczne z Chinami. I tak wygląda nasz status na 31 maja 2019 roku. I teraz tak. Mówiłem Państwu o wieży i o placu. To, co mówię, naprawdę nie jest niczym rewolucyjnym, proszę Państwa. Chodzi o to, że dzięki Waszej energii ja to po prostu mówiłem. Kto zrozumiał tę kwestię, którą starałem się ogólnikowo, żeby nie wchodzić w szczegóły, między wieżą a rynkiem opisać, ten wie, o co chodzi. No i to jest czas, gdy moim zdaniem wyruszymy w wielką podróż, bo trudno o lepszy czas dla agregowania wiedzy strategicznej, odświeżania naszej dawnej wiedzy strategicznej, uaktualniania jej, mierzenia się, codziennie coś się będzie działo w tym zakresie. Zarówno z punktu widzenia wojskowości, być może dożyjemy czasów bardzo niedługo, naprawdę tak może być, że my będziemy musieli być główną siłą wojsk lądowych w Europie. Bo takie będą parametry geopolityczne tej przestrzeni. Albo to dźwigniemy, albo nie. Widzicie również, że strategiczne przepływy, które dokonują się kluczowymi korytarzami, które muszą mieć budowaną i zadbaną infrastrukturę, będą i całe łańcuchy dostaw są wokół infrastruktury, będzie rywalizacja o infrastrukturę w Eurazji. I pytanie, albo Ocean Światowy wygra i będzie tak jak przez ostatnie 500 lat, albo wygrają Chiny i będziemy mieli wielkie odkrycia geograficzne w masach lądowych Eurazji. A my znowu będziemy w takim miejscu, gdzie nie będziemy mogli powiedzieć, że nie bierzemy udziału w tej grze, bo inni urządzą nam przestrzeń, tak? Przesyłową. I to się również dzieje. Wystarczy zobaczyć, jak Niemcy rozmawiają z Chińczykami na temat naszej przestrzeni w kontekście pasa i szlaku. Ktokolwiek ma do czynienia z tymi rzeczami, to wie, o czym mówię. Przyznajcie, że z jednej strony jest to niesamowite, aż dreszcze przechodzą, że ta gra wygląda tak samo, a z drugiej strony ile jest do zrobienia. Bo właściwie muszę powiedzieć, że pierwsza, moja praca w pierwszej, drugiej książce i wspólna z Was, i trzeciej, i wspólna z Wami dopiero pozwoliły, moim zdaniem, stworzyć jakąś podstawową definicyjność tego, jak się w ogóle poruszać. Takie jest nasze zapóźnienie w stosunku do tego, jakie debaty się toczą gdzie indziej. I mam nadzieję, że dzięki naszej wspólnej energii pociągniemy ją dużo dalej i głębiej i zbudujemy i przywrócimy stare mądrości, które sprawdzają się również dzisiaj. Odświeżymy sobie to, zaktualizujemy i będziemy to kontynuować i głębiej i mocniej, tak? Po prostu, żeby wiedzieć, bo jak przychodzi czas decyzji, to dobrze wiedzieć. Państwa, w ogóle organizmy polityczne, ale też my w życiach osobistych upadamy, gdy źle rozpoznamy siły, które władają nami i które wpływają na nasze życie. Wchodzi się wtedy na drogę do upadku. Taką drogę zaliczyliśmy jako pierwsza Rzeczpospolita. A potem ona była już nikomu niepotrzebna i dokonały się rozbiory. Bo nie braliśmy udziału w grze o tę przestrzeń. W związku z tym ona nie istniała tak naprawdę. Jak się nie bierze udziału w grze na niezie środkowoeuropejskiej, to ona nie istnieje. A to nie jest oczywiście megalomania, że mówię, że jesteśmy w ważnym miejscu, bo dowiodły tego wszystkie wojny światowe i wszystkie wojny dominacyjne w ostatnich 400 latach w Europie.
nie bez przyczyny byliśmy objęci nimi. Amerykańscy anglosascy geostratezy uważają, że są trzy najważniejsze miejsca i podaję w kolejności ważności. Obecny, bo było inaczej w XX wieku. I tak się zmienia właśnie równanie Mackindera tak swoją drogą, a w ogóle mówię o tym Mackinderze tak ciągle, dlatego że nasze elity podejmujące kluczowe decyzje są zakochane w Mackinderze. A zakochane są dlatego, że Mackinder uważał, że powinien powstać pas państw pomostu bałtycko-czarnomorskiego z sojuszu z państwami morskimi, potęgami morskimi i balansować Niemcy i Rosję. I to podziemie solidarnościowe, niektórzy czytali tego Mackindera zakazanego prawie i chcieli. Problem polega na tym, że anglosasi wojnę w Europie Środkowo-Wschodniej przegrali. Dlatego była Jałta i Poczdam. I nie Mackinder i jego myśli rozstrzygnęły tę przestrzeń, tylko raczej Spykman i kontrola Rimlandu, strefy brzegowej, która decyduje o dostępie do Oceanu Światowego, czyli bliskości prawa przepływów, tak? W ogóle przepływów. I chodzi o to, żebyśmy wiedzieli o tym, jak z nami rozmawiają. Dlatego napisałem też drugą książkę i tak strasznie walczyłem z tym Mackinderem, którego jednocześnie szanuję, bo co tu dużo mówić. Łatwiej jest napisać 700 stron książki, tak jak moja, z przypisami i w ogóle może za długa, a nie tak jak Mackinder 200 stron i sama esencja. W związku z tym to wszystko się dzieje na naszych oczach. Chiny również patrzą na naszą przestrzeń w ten sam sposób. Mackinder tylko pewnie jakiś chiński, którego imienia nawet nie znam. A na pewno mają swoich. Oni naprawdę myślą tymi kategoriami. Powiem wam z własnego doświadczenia wierzy. Doskonale znają nasze uwarunkowania, nasze korytarze transportowe, łańcuchy dostaw, wszystko. Nawet naszą myśl historyczną, geostrategiczną. Rozumieją, że musieliśmy być imperium lądowym z granicami na Dźwinie i Dniepr, bo jest to naturalny konstrukt tej przestrzeni. Zresztą dla nich te 300 ostatnich lat to w ogóle jakiś ułamek chwili tylko jest. Więc zgubiłem wątek przez tego Mackindera, bo coś chciałem powiedzieć. Trzy punkty. Najważniejszy jest w XXI wieku zachodni Pacyfik. Zachodni Pacyfik. Wszystkie te morza od Korei Południowej, Japonii, przez wybrzeże Chin, Tajwan, Malakę, to jest miejsce, to pulsuje. To są te wszystkie Szanghaje, Xiameny, delty Rzeki Perłowej, Shenzhen, wyspy na Morzu Południowochińskim. Już wiemy, rozumiemy, dlaczego Chińczycy je budują. Strategia bastionu i pokazywania, my rządzimy na naszym morzu. Jak kiedyś powiedział minister spraw zagranicznych Chin, publice, Morze Południowochińskie, jak sama nazwa wskazuje, należy do Chin. Także mają poczucie humoru. To nie są sztywni ludzie. W związku z tym, ale co tu dużo mówić, Amerykanie też tak powiedzieli o Morzu Karaibskim. Morze Karaibskie jest tym samym dla Stanów Zjednoczonych i dla delty rzeki Mississippi, Missouri, która była główną magistralą przepływów strategicznych, jeszcze właściwie jest, gdy Amerykanie eksportowali na zewnątrz i budowali swój przemysł i swoje przewagi, które chcą teraz zachować. I Amerykanie potrzebowali kontroli całego Morza Karaibskiego i mieliśmy wojnę 1898 roku z Hiszpanią oraz plany wojny z Wielką Brytanią. Taka zresztą wojna z Wielką Brytanią była planowana do końca lat 20. XX wieku. Zachodni Pacyfik. Drugim jest Nizina Środkowoeuropejska. W czasie zimnej wojny to była Fulda Gap i front centralny między granicą wewnątrzniemiecka, czechosłowacko-niemiecka i wewnątrzniemiecka, a po przesunięciu Limes, imperium, my. Oczywiście Amerykanie nam tego nie będą mówić. A zwłaszcza, gdy będą rozmowy w wieży się toczyły.
Bo przecież to nie chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie takie, że jesteśmy tacy ważni, tylko żeby rozgrać pewną grę. Ale my musimy wiedzieć, że jesteśmy ważni. I Wojsko Polskie już wie, proszę Państwa. I nie dlatego, że jesteśmy super, tylko że jesteśmy gospodarzami tej przestrzeni, a przynajmniej chcielibyśmy być. A ona determinuje określone ruchy. Bardzo konkretne ruchy obecnie na wschodniej flance w sygnalizacji strategicznej względem Rosji. W polityce amerykańskiej. Ale to jeszcze oczywiście śpiew przyszłości. Porozmawiamy sobie jeszcze o tym. Amerykanie, anglosasi mają w DNA to, że nie mogą dopuścić, żeby i w Eurazji powstał regionalny hegemon, który będzie kontrolował daną część rynku i przepływy strategiczne. I mówili o tym wszyscy, po prostu kolejni wymienieni dzisiaj przeze mnie strategi. Ale w szczególności nie mogą dopuścić do dominacji ziem środkowoeuropejskiej. Mamy bardzo potężne karty w rękach, proszę Państwa. Zwłaszcza, że do gry wchodzą Chiny, które widzą tak samo nas, tylko z drugiej strony, nie przez Atlantyk, ale przez masy lądowe Eurazji. I też mają takie piękne koncepcje właśnie pasa między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, bo to jest naturalne, jak się jest zewnętrznym imperium patrzącym, a nie sąsiadem jak Sowieci czy Rosjanie i Niemcy, którzy są zainteresowani wtedy kontrolą otoczenia, ale właśnie balansowaniem z zewnątrz, to mają tak samo. I ogniskuje się to na nas. Trzecim miejscem jest Zatoka Perska. Nie Bliski Wschód, tylko Zatoka Perska. Czyli morze, które wychodzi się w świat z ropą. Zresztą dla Stanów Zjednoczonych jest coraz mniej ważną. Z powodu rewolucji łupkowej i z powodu tego, że zachodni Pacyfik wysysa atencję strategiczną i zasobową Amerykanów bardzo poważnie. Kto uważnie śledzi dyslokację floty amerykańskiej, widzi, że na Zatoce Perskiej wciąż brak, teraz akurat jest kryzys z Iranem, ale generalnie mają problem z dyslokacją lotniskowca. To jest po prostu bardzo daleko od konus, czyli od kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Amerykanie nam tego nie będą mówić. Pamiętajcie Państwo, dlatego że Amerykanie nie są zainteresowani, żeby u nas powstały wątpliwości, że są gotowi być dalej hegemonem, bo powstanie balansowanie, regionalne sojusze. Każdy będzie swoją kanapkę tak zwaną. Tak? W związku z tym hegemon zawsze będzie mówił, że ma siły i da radę, i da radę, i da radę. To jest równowaga między reassurance a brakiem tego. Stąd Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na różne rzeczy. Ale w związku z tym, że polityka to gra percepcji, to bardzo ważne, co my mamy w głowach, jakie mamy mapy mentalne. I mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem je tworzymy. Właśnie nawet w tym wątku, proszę Państwa, który jest bardzo ważny dla zrozumienia istoty rzeczy. Może powoli będę kończył, bo pewnie jeszcze są pytania z sali. Na końcu chciałem powiedzieć, że zasady geopolityki wróciły z przemożną siłą. Gdy pojawia się rywalizacja o przepływy strategiczne, nie tylko pojawia się rywalizacja o normy, kto je ustanawia, reguły gry i na przykład czy wszyscy akceptują to, że ja zabraniam wolności przepływów na morzu i ropa irańska nie może dopłynąć do Hongkongu i macie to akceptować, ale pojawia się realna, prawdziwa rywalizacja geostrategiczna w korytarzach przesyłowych prawdziwych z prawdziwą projekcją siły politycznej, czyli wpływami, ambasadami, ambasadorami, pieniędzmi, instrumentami geoekonomicznymi itd., itd. Często rywalizacji, głównie o węzły, o główne inwestycje, o technologie, o pozyskanie klasy politycznej, jej percepcji. To wydaje się oczywiste teraz, jak mówię, prawda? No, ale to jest istota właśnie geopolityki. I wtedy okazuje się, że są jednak korytarze, nad którymi trzeba mieć kontrolę. No dlaczego my nie odpuszczamy Nord Streamu? Przecież teoretycznie są prawa, normy prawa międzynarodowego, tak?
ominięcie nas energetyczne doprowadzi do tego, że państwa sąsiednie będą miały lewar na naszej polityce, czyli będą teoretycznie w stanie zwiększać oddziaływanie na nasze decyzje. Czyli przestajemy być coraz bardziej samosterowni. Tak powoli zmierzała do końca pierwsza Rzeczpospolita. Nikomu nie przeszkadzamy, w niczym nie uczestniczymy. To na pewno dadzą nam spokój. Może w Ameryce Południowej, jakieś Chile, to może tak myśleć, ale nie na głównej osi wschód-zachód w Eurazji, tak? Wraz z realną rywalizacją pojawiła się rywalizacja narracji. Demokracja przeciwko niedemokracji. Prawa człowieka przeciwko prawom człowieka, takie i inne rzeczy. Wraz z tym pojawia się rywalizacja o narrację co do kontraktu społecznego. Kto jest skuteczniejszy? Czy demokracje liberalne i właśnie, że sobie ustanawiamy z władzą, czy jednak jakiś zamordyzm, tak? Też nam się wydaje to już abstrakcją, ale tutaj mamy, ja tutaj na Wydziale Prawa siedziałem, to było dosłownie kilka lat, transformacji po upadku systemu dawnego. I to była świeżynka, te liberalne zasady, prawa wszystkie, prawda, konstytucje i tak dalej. A tak jak się spojrzy w historii, to jest jeden wielki cykl. Kto wie, gdzie nas zaprowadzi ona, tak? I gdy będą rywalizacje o te kontrole nad przesyłami, ktoś będzie rusa, to pojawią się też dyskusje tego rodzaju. Bo będzie widać, że ktoś rośnie. Jak to jest, że rośnie? Tak jak rosły Chiny. Teraz i Amerykanie postanowili, no właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć, już wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć. No i voilà, jaki mamy stan obecny? Amerykanie, którzy tę globalizację ustanowili, mało tego, stworzyli prawdziwy majstersztyk, że nie było balansowania. Nawet Rosjanie na gruzach Sowietów zaakceptowali to, że amerykański kapitał wchodzi, technologie wchodzą, tak? A Rosjanie sami mogą jeździć. Putin zaczął to zmieniać, koncentrując się na suwerenności związanej z przestrzenią, czyli geopolityką, zwłaszcza w masach lądowych Eurazji, widoczne. A okazało się, że największymi beneficjentami tego wolnego systemu, gdzie nie ma karbowania, tylko każdy może jak chce, jeżeli daje radę, są Chińczycy. Chińczycy twierdzą, że zawsze, gdy ktoś nie próbuje im narzucić traktatów opiumowych, są najsilniejsi. Tylko nie przeszkadzajcie. No i rośli. I rosną dalej. Co rok o wielkość gospodarki Australii. Można mnożyć dane, ale to już oszczędźmy sobie, słyszeliście to wiele razy. I Amerykanie, nie doczekawszy się od 20 lat zapowiadanego upadku gospodarki chińskiej, którą wszyscy z nas słyszeli od 20 lat, dosłownie, a na pewno od 10, że już jutro, już za miesiąc, postanowili zeskalować w dół wolne przepływy globalizacji. I od stycznia 2018 roku już zaczęli tym grozić, ale na twardo. Jesteśmy w drugim miesiącu systemowej, właściwie totalnej rywalizacji o dominację w Eurazji. Hegemon się połapał, że nie daje rady i połapał się, że Challenger chce wygrać. A Challenger wie, że nie odpuszcza i w tym momencie jesteśmy. Jakieś pytania z sali? Nie wiem, czy ktoś może im pomagać sterować tym. Szanowni Państwo, tutaj proszę sygnalizować chęć zadania pytania poprzez podniesienie ręki. Podejdzie ktoś z organizatorów, poda mikrofon i wtedy można zadawać pytania. Melchior. Dzień dobry. Ja wiem, że to trochę nieładnie, ale mam dwa pytania. Będę wdzięczny za wybaczenie. Na szczęście są krótkie. Pierwsze, czy ma Pan może już jakiś pomysł na
denuklearyzację Rosji. A drugie pytanie to, czy ostatnio były kupowane myśliwce F-35 czy F-32. W każdym razie chciałbym zapytać, jak pan ocenia ten zakup, ponieważ w mediach jest on komentowany sprzecznie. Zacznę od F-35. Niestety to będzie długa odpowiedź. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jest oczywiście debatowana. Decyzja o zakupie albo nie zakupie F-35 nie będzie, skutek tej decyzji nie będzie miał żadnego znaczenia technologicznego, znaczy będzie miał znaczenie technologiczne, ale to jest kwintesencja. Akurat ta platforma jest kwintesencją wpływów Ameryki, jak buduje swoje pszczółki w Eurazji. Dlatego obserwujcie, co Niemcy zrobią z F-35. F-35 jest systemem, który działa w tak zwanej rozproszonej śmiertelności. Ten samolot zmieni paradygmat walk powietrznych. Dlatego, że po raz pierwszy, w F-22 tak nie było, piloci się w ogóle nie muszą widzieć nawet na systemach i mogą zupełnie inaczej prowadzić walkę powietrzną, korzystając z sieciowości systemu w ogóle. To powoduje, że na nowo wszyscy się muszą uczyć latać, walczyć, w ogóle tworzone są kompletnie nowe manuale taktyczne, operacyjne itd., itd. Jednocześnie F-35 nie jest od sobie samolotem. To jest klocek w systemie świadomości sytuacyjnej Stanów Zjednoczonych i globalnej projekcji siły przy pomocy z państw sojuszniczych w Eurazji. Te systemy się feedują wzajemnie, czyli dostarczają sobie informacji. Amerykanie mają kontrolę nad tym systemem. Innymi słowy, ma to, jak gdyby wybór F-35 ma wiele wspólnego z decyzją o wyborze obozu geopolitycznego w potencjalnej nowej rywalizacji w Eurazji. Zwróćcie uwagę, kto będzie w najbliższych miesiącach i latach podejmował jakie decyzje. Bardzo jest zastanawiające, dlaczego Niemcy wyraźnie nie chcą F-35. Drugie pytanie dotyczyło dezorganizacji Rosji. Tak? Dobrze zrozumiałem. Pytałem o denuklearyzację. A, denuklearyzację. Uważam, że jest to niemożliwe. Raczej w przypadku, jeżeli będziemy mieli do czynienia z dalszym rozpadaniem się systemu międzynarodowego i powstawaniem regionalnych koalicji balansujących regionalnych przeciwników, a tak już jest na przykład na Bliskim Wschodzie, jest Iran, powstała koalicja go balansująca i sprzymierzona, kompletnie łamiąc dotychczasowy paradygmat ostatnich 30 lat na Bliskim Wschodzie. I zewnętrzne mocarstwo morskie, które pływa sobie tam dookoła i balansuje. Tu sprzeda broń, tu wspomoże, tu wpłynie okrętem, czyli Amerykanie. I tak samo może być w Europie i w środku Eurazji, a Amerykanie sobie będą pływać dookoła. Tak jak Brytyjczycy pływali wokół Europy w XIX wieku, wybierając sojusze chętnych i tak dalej. Chodzi o to, że wówczas niestety będzie tendencja do proliferacji broni jądrowej. Bo być może, i to Hugh White napisał w jednym z najlepszych esejów, jaki kiedykolwiek czytałem, jesienią 2017 roku, który był australijski geostrateg. Tytuł brzmiał Without America. On twierdził, że posiadanie broni jądrowej będzie dla średniego państwa gwarantem tego, że nikt nie będzie w stanie dokonywać takiej projekcji sił politycznej, żeby zapędzać jego ludność, mówiąc wprost, do pracy niewolniczej, ustawiać parametry itd. Tak? Innymi słowy, wszystkie państwa, jeżeli nie będzie jednego hegemona amerykańskiego i ktoś przetestuje i na przykład będziemy mieli moment Tsushimy, tak? Czyli amerykańska flota przegra gdzieś z Chińczykami. Gdzieś przegra, tak jak Tsushima było. Nie rozpadnie się Ameryka, dalej będzie mocarstwem, ale tak jak z Rosjanami było, prawda, w czasie wojny z Japońską. To wówczas będzie tendencja do proliferacji, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Dobrze, prosimy o następne pytanie.
Dzień dobry, Mariusz Slepak. Ja mam takie pytanie dotyczące pomostu bałtycko-czarnomorskiego, bo to się u Pana przejawia w wielu wykładach, zwłaszcza które śledzę na YouTubie. I oczywiście podkreśla Pan ważność tutaj Białorusi w tym całej geopolitycznej, dla nas przynajmniej, rejonie układance. I teraz, ponieważ jak śledzę Pana wykłady na YouTubie, to Pan raczej mówi, opisuje rzeczywistość. Natomiast moim zdaniem brakuje jakby konkretów i wskazań, co powinniśmy jako Polska przynajmniej robić, tak? No bo jak przeciągnąć Białoruś na naszą stronę, skoro jest pod wpływem Rosji i coraz większym wpływem Rosji? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy nasza sytuacja geopolityczna związana przynajmniej dzisiaj z Niemcami może być w ogóle samodzielna, skoro w jednym z wykładów powiedział Pan, że jeśli Niemcy w zasadzie się nie zgodzą, to Amerykanie właściwie tu nie mogą dotrzeć, tak? Ja to przedstawiłem ministrowi Czaputowiczowi na spotkaniu Fundacji Batorego, Pana tą opinię. Bo on powiedział, że dla nas jest ważniejsze bezpieczeństwo amerykańskie niż Unia Europejska. Mniej więcej coś takiego, tak? I ostatnie pytanie to jest kwestia roszczeń żydowskich. Czy postawa Izraela może zachwiać naszą tutaj pozycją geopolityczną i amerykańską obecnością? Dziękuję. Dobrze, zacznę od pytania numer jeden. Właśnie to, co mówiłem na początku, że od kolejnych wykładów będzie w innej formule. Będzie więcej slajdów, będzie bardziej w szczegóły, bo już chyba wszyscy znamy te ogólne zasady, prawda? Wejdziemy naprawdę w twarde rzeczy, bardziej szczegółowe. Zaprezentuję też wtedy prawdziwe Międzymorze, oś komunikacyjną wewnętrzną. Wytłumaczę, jakie siły działają wojskowe i nie tylko nad, jak się to w terenie układa. Postaram się wtedy odpowiedzieć Panu na to pytanie, dobrze? Generalnie oczywiście jest to model, bo bardzo dużo rzeczy musiałoby się wydarzyć, ale realnym Międzymorzem, tym pomocnym bałtycko-czarnomorskim, to jest Polska, Ukraina i Rumunia i Białoruś, gdyby się dało. I komunikacja pomiędzy nimi, tworząca linię wewnętrzną, tak jak Baron de Gemini uczył. Też musimy przywrócić swoją drogą barona de Gemini, tak, sztuce wojny, który służył Napoleona i później jeszcze wiele lat żył i opisywał te mechanizmy. Wewnętrzną linię komunikacyjną Międzymorza i wtedy Amerykanie nie będą się bali, że aż tak bardzo mają rozciągnięte morskie linie, bo skracają sobie linię wewnętrzną, wystarczająco tylko jeżeli poprą nas w infrastrukturze i w obecności wojskowej, ale im to bardzo ułatwi. I to samo w sobie powoduje, że mamy naturalną przewagę nad Rosją, która musi na zewnętrznych liniach operacyjnych, na różnych kierunkach, jeszcze rozciągniętych w całej Eurazji, komunikować, a my mamy wewnętrzną. To jest dawna droga hetmanów. Do tego jest potrzebna zachodnia Ukraina, a Ukraina jest w trudnym stanie. No i generalnie wiele rzeczy jest potrzebne, ale w modelu geopolitycznym, jak ja to mówię, zaczynamy rozumieć, co Piłsudski miał w głowie, dlaczego Rumunia była sojusznikiem, dlaczego granica była na zbruczu, skracając, tak, linię komunikacyjną. I raptem okazuje się, że podajemy sobie rękę między starymi jadownymi czasy i generalnie jest to to samo. Hetman Jabłonowski nad Prutem, kampanie Sobieskiego naddunajskie i później nawet nasze wojska na zbruczu. I sojusz polsko-rumuński, tak? Na wypadek wojny z Sowietami. Przywrócimy to wszystko w szczegółach. Drugie pytanie. Dotyczyło z Niemiec. No tak, to jest zagadka naszych czasów. To jest zagadka naszych czasów, jak postąpią Niemcy. Również na slajdach w przyszłości przedstawię Państwu, jak to wygląda. Jak wygląda dostęp dla mocarstwa morskiego do przesmyku suwalskiego. Jak de facto mogą dyslokować wojska. W związku z tym będzie widać, jakie Niemcy mają z samego tego, że są, kluczowe znaczenie dla polityki amerykańskiej i dla nas. Nie rozstrzygnę teraz, jak zrobią. Ale pewnym paradoksem jest to, proszę Państwa, że bezzębne Niemcy, rozbrojone Niemcy, które przegrały obie wojny światowe, były podzielone, nie były suwerenne. Raz, że stają się dominujące w Europie gospodarczo, a dwa, że mają teraz wypozycjonowanie, że są języczkiem uwagi w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki, a co ważniejsze,
w grze systemowej o łańcuchy dostaw w Eurazji. Trudno mi sobie, wydaje mi się, że analitycy w Office of Net Assessment w Waszyngtonie nie śpią obecnie po nocach, zastanawiając się, co chce zrobić biznes niemiecki w kontekście pasa i szlaku. Dlatego, że jeżeli Niemcy powiedzieliby, dobra, my, czyli Europa cała, jedziemy z Chińczykami, to nie wiem, co w XXI wieku ocean światowy będzie mógł zrobić. Przy liniach kolejowych, komunikacji lotniczej, autostradach, masach lądowych Eurazji. Rozumiecie Państwo, co to oznacza, tak? I trzecie pytanie. Opowiem ogólnie, bo to delikatny oczywiście temat jest, prawda? Nie chodzi o to, żeby powodować kontrowersje, tylko uczyć geopolityki. Naprawdę, proszę Państwa, jest tak, że głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w świecie jest Japonia, okej? Okay? Amerykanie nigdy, i dla naszego dobrego wystatusowienia się w rozmowach, chciałbym to powiedzieć, Amerykanie nigdy nie poświęcą rdzeniowego interesu geostrategicznego dla drugorzędnego, dla sprawy drugorzędnej, o której Pan mówi. Chodzi tylko o to, jaką mamy odporność na to. To jest moja ocena. I nigdy również nie poświęcili interesu geostrategicznego państw, Imperium Amerykańskiego dla interesów Izraela. Nigdy. Ani razu. Kluczowych. Bo jak się jest bardzo bogatym, potężnym imperium, no to rozumiecie, tak Państwo? Ale nigdy kluczowych. Na przykład widać to było po wojnie 73 roku. Jak Golda Meir została rozegrana przez Amerykanów. Widać to po bardzo wielu rzeczach w czasie wojny libańskiej w latach 80. Widać to po bardzo wielu sprawach. Zostało to zaburzone w okresie jednobiegunowej chwili, zwłaszcza między rządami Clintona a wczesnego Obamy, gdy Amerykanie robili co chcieli i mieli mnóstwo pieniędzy na wszystko. I nie mieli rdzeniowych problemów zasadniczo. No żadnych. Jakie były wtedy problemy? Żadne. Ale nie, gdy dotyczy to rywalizacji supermocarstw na głównych korytarzach i tak dalej, i tak dalej. Bo to dotyczy jak gdyby wszystkiego. I wtedy pojawia się tylko gra statusowa, odporności statusowej. Myślę, że w tym szeroko pojętym ujęciu, myślę, że rozumiecie, o czym chcę powiedzieć. Dobrze, bo czasu mamy coraz mniej, tak więc prosiłbym, by te pytania były krótkie i precyzyjne. Tutaj z innej części sali, tam ktoś się zgłaszał. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam półtora pytania i mam nadzieję, że będzie krótko. Jako tło dodam, że przedwczoraj zadałem je w troszeczkę innej formie Stephenowi Malowi, byłemu ambasadorowi Stanów w Polsce. To jest pytanie o 5G. Dlaczego, skoro Amerykanom tak zależy na tym, żeby nie budować 5G na chińskim sprzęcie, nie przygotują jakiegoś konkurencyjnego finansowo pakietu przez autorstwa ich firm technologicznych? I te pół pytania dodatkowe to jest, czy jest ryzyko, że Amerykanie właśnie stracą taką szansę dla krótkoterminowych zysków finansowych? Bardzo dobre pytania. Na pierwsze odpowiem oględnie i proszę się uzbroić w cierpliwość. Tutaj jak gdyby szczegółowo podczas któregoś z kolejnych wykładów wyjaśnimy, czy też no, coś zrobimy takiego w związku z tym, co będziemy robić, że wyjaśnimy, o co chodzi z tym 5G, jak to wygląda, tak? Więc oględnie jest tak, że Amerykanie nie są gotowi na swoją. Rozumiecie Państwo, co to znaczy. Zobaczymy, kiedy będą. I co będzie do tego czasu. I stąd takie historie. Tak. Można powiedzieć, można bardzo rozbudować to i my to zrobimy z czasem. Dlaczego tak jest technologicznie, jaką poszli drogą i o co chodzi. Ale de facto tak jest. I to jest pierwszy raz od 200 lat chyba. Moim zdaniem, gdy wynalazek, który zwiększa skokowo skomunikowanie towarów, ludzi, przepływów, nie został wymyślony przez potęgę Oceanu Światowego.
Dobrze, taki, teraz... Jesteśmy w takim momencie, tak? W takim momencie historycznym. Jeszcze teraz... pół pytania. A, no właśnie. I dlatego tak, i dlatego tak, dokładnie tak jest. I tu się wkładają dwa mechanizmy. Pierwsza, cykl wyborczy, bo Chińczycy odpowiadają sankcjami w takie sektory, żeby Trump poczuł wynik wyborczy. To raz. Są celowane, tak? Nie chodzi Chińczykom o wolumeny wielkości, tylko wrażliwe miejsca. A dwa, no i ten cykl wyborczy, a wygrać, a tu giełda siada, bo a dwa, i to też się wiąże z giełdą i w ogóle z sposobem funkcjonowania gospodarki amerykańskiej. W ciągu ostatnich, po wejściu Chin do systemu globalizacji, największymi beneficjentami poza Chinami były wielkie korporacje amerykańskie, które zrobiły same w dużej mierze transfer technologii, trochę im ukradziono, ale generalnie same, po to, żeby pracą Chińczyków robić krociowe zyski i transferować pracę, tą żmudną, kapitałochłonną, męczącą pracę do Chin. W związku z tym one są zainteresowane w tym, żeby to utrzymać, aczkolwiek ostatnio naprawdę się dużo rzeczy dzieje i Amerykanie zaciskają, naprawdę zaciskają, tak? Natomiast dlatego właśnie Bannon opowiadał ostatnio, że płatnymi agentami chińskimi są wielkie korporacje amerykańskie, a darmowymi PR-owskimi agencjami są wszystkie stock exchange tam firmy, tak? Które mielą te pieniądze i lokują szybko w łatwe rzeczy, które przynajmniej... To jest właśnie kapitał morski, o którym też często mówiliśmy. Amerykanie deindustrializowali swoją klasę średnią, bo to jest trudne. Trzeba się uczyć matematyki. Dużo się uczyć. Nie naściemnia się jak na Wydziale Prawa, ani na historii coś i się zda egzaminy. No taka prawda jest. Trzeba robić matematykę, tak? Liczyć to. Mało tego, jest to długi cykl inwestycyjny. Trzeba jakąś maszynę opracować, zrobić, tak? Materiały i w ogóle. I o ile oczywiście w wojsku to robili, to w tych wszystkich przemysłach nie. I Chińczycy zaczęli to robić. W związku z tym, jak zobaczycie na strukturę firm w Dolinie Krzemowej, to te wszystkie najbogatsze to robią software. Apki. A nie infrastrukturę. A nie kapitałochłonne rzeczy. A potęga Ameryki została zbudowana na kapitałochłonnych, wielkich, nowoczesnych przemysłach, tak? I to skrzywienie, Trump ma dużo racji, skrzywienie globalizacji, właśnie to, co mówiłem, że produktywność nierówna, komparatywne przewagi czyjeś i chciwość korporacji, bogatych mieszkańców portowych węzłów Nowego Jorku, Kalifornii, no bo fajnie jest, ja jestem umiejscowiony na linii komunikacyjnej, tu sobie jakieś zleconko, tu jakaś porada, tu masaże, kapitał krąży, to ja jestem bogaty, a ci, co w fabrykach, to ich problem, nie? Bo się nie uczyli. No do tego to też sprowadzało, tak? Bo Chińczycy robią za to, tak? I się wszystko kupuje chińskie i tak dalej. I Amerykanie teraz rekalibrują, chcą wszystko to odwrócić. Niezła skala przedsięwzięcia, co? I jeszcze ten 5G, i jeszcze wszystko. Kolejne pytanie. Tylko to pytanie już będzie ostatnim pytaniem i proszę, żeby było w miarę precyzyjne. To może dwa pytania jeszcze, dobrze? Tylko takie w miarę krótkie. Dobra. Chciałem powiedzieć na początku. Dobrze, trzy pytania, ja krótko odpowiem, dobrze na nie. Postaram się wykorzystać tylko jedno z tych trzech. Dziękuję za pana działalność, za wykład i szczególnie te słowa o matematyce, jako nauczyciel matematyki. Myślę, że to jest dosyć ważne. Postaram się krótko. Czy polski interes nie jest w związku z tym, co pan mówi, sprzeczny z interesem Stanów? No bo dla nas, jak rozumiem, najlepszy byłby przepływ przez nas, który byśmy kontrolowali, no ale jak ten przepływ, no to rozumiem właśnie na tej linii przede wszystkim Niemcy, Chiny, tak, przez ląd, no ale to stoi, rozumiem, w sprzeczności z interesem Stanów. Czy w związku z tym Amerykanom nie zależy na naszej ignorancji wobec naszej roli geopolitycznej?
czy zależy na ignorancji, tak? Pozostawiam wam ocenę. Natomiast to pokazuje, w jakiej trudnej jesteśmy sytuacji. Dlatego, że to nie jest jedno zero-jedynkowe, bo rzeczywiście niepodległość Polski istniała, gdy nie mocarstwa kontynentalne były silne, tylko ocean światowy. Wtedy był Wersal, wtedy był upadek Sowietów i mamy niepodległość w tym czasie. Coś w tym jest. I tak wieża myśl u nas. To jest automat. Rozumiemy się, tak? Każda inna konstrukcja rzeczywiście jest czymś nowym, trudnym i jeszcze pamiętamy Sowietów i Niemców. No, czyż to nie jest tak stara gra, że aż jak nasza, nie? Prawda? Właśnie wchodzimy w tę samą historię. Ja uważam, że akurat Chiny, przez to, że są odległe i zmieniają strukturę wallensteinowskiego podziału pracy, zmienią też te paradygmaty Mackindera, bo do tego się pana pytanie sprowadzało. Ale wie pan, też bym się w sumie tak pociąć nie dał, czy tak na pewno będzie. Wchodzimy w wielkie nieznane. Od 5 lat mówię, że to się wydarzy, co się miało wydarzyć, ale dzisiaj wam mówię, że nie wiem, jak się to skończy. I przejdźmy razem przez to, będziemy o tym mówić i analizować, natomiast nie wiem, jak to się skończy. I nie wiem, kto jest silniejszy. Naprawdę nie wiem. Jeszcze a propos pańskiej matematyki, jak dobrze zrozumiałem. Obejrzyjcie sobie świeży wykład The Heritage Foundation w Waszyngtonie. Faceta, który się nazywa David Goldman. Był szefem wielu banków, różnych inwestycyjnych i tak dalej. Z Chińczykami pracował, Amerykanami. Heritage jest taka bardzo konserwatywna, ostra, taka mocna amerykańska fundacja do przodu i tam jedziemy. I on podaje bardzo dużo przykładów z tej matematyki i tak dalej. Jeżeli co trzeci pracownik wchodzący na chiński rynek ma wyższe wykształcenie, to 30% z nich jest po naukach ścisłych. W Stanach Zjednoczonych jest 7%, on mówił bodajże, czy 8 tylko, z czego większość i tak to nie są Amerykanie. Gdy Sowieci mieli ten swój moment Sputnika, to Eisenhower ogłosił, kurna, co jest, budujemy inżynierów, przecież my musimy. I wtedy bardzo dużo było dotacji i tak dalej, bardzo dużo był ruch i przewaga amerykańska technologiczna jest wynikiem decyzji w dużej mierze w uproszczeniu momentu Sputnika i Eisenhowera. Amerykanie moim zdaniem, żeby wygrać, muszą znów zrobić to samo. A czy zrobią? Zobaczymy. Dwa pytania jeszcze. Krócej odpowiadałem tym razem. Dobry wieczór. Przyjmijmy intelektualne założenie, że przewidywania naukowców co do globalnego ocieplenia się sprawdzą, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna. Czy za 40-50 lat, kiedy radykalnie pogorszy się sytuacja rolnictwa na południu Europy, zmiana biegów rzek, duże migracje ludności, jak tam się odnajdzie Polska? Czy polska geografia w takim wypadku może być asetem? Dziękuję. Niestety wprowadził pan tyle zmiennych, a przed chwilą sobie ustaliliśmy i zrobiłem to najlepiej, jak umiem, że nawet nie jestem w stanie chyba jednak przewidzieć, co będzie za rok czy za dwa. A tu pan wprowadził jeszcze zmienne klimatyczne i inne. Przykro mi, ale nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dobrze? Nie wiem. Nie wiem. I przechodzimy do ostatniego pytania. Tutaj pan... Dobra, proszę bardzo. Panie doktorze, rozmawiamy o przyszłości świata i nie pada nazwa jednego państwa i jednego miasta, Turcja i Stambuł. Dlaczego? Przypadkowo, bo akurat bardzo lubię Konstantynopol i bardzo często o nim mówię. Czy nazwiemy go Stambułem, czy Konstantynopolem, czy w inny sposób. No tak. Na pewno państwa mogę zapewnić, i to zarówno z doświadczeń placu, jak i wieży, że Turcy to wszystko wiedzą, co o czym mówimy. O Oceanie Światowym i innym. Mało tego, port lotniczy budują dlatego, że uważają, że są w centrum świata. Między jednymi a drugimi. I wiedzą, co się dzieje w Eurazji. Mało tego, firmy budowlane tureckie w tym uczestniczą. Widzą, co się dzieje. Przecież ludy turkojęzyczne mieszkają aż do Xinjiang. Turcy to rozumieją. Turcy byli w wojnach światowych po różnych stronach.
Turcy mają swoją imperialną historię. Zawsze będzie obszar rdzeniowy z centrum w Konstantynopolu. Albo będzie to Bizancjum, albo będzie to Imperium Osmanów. Albo kosmici, ale ze stolicą w Konstantynopolu. Tak po prostu jest, no. I geopolityka bardzo tłumaczy postępowanie Turków w ostatnich latach, tak? Też te dyskusje teraz o zakupieniu S-400, tak, S-300, o zakupieniu F-35, o patriotach, o obecności amerykańskiej, o bazie Incirlik, o tym zamachu, przewrocie czy czymś, o współpracy z Rosjanami, o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, że właściwie Iran jest sojusznikiem Turcji w tej chwili, tak? A Saudowie są przeciwnikiem. Poświęcimy Bliskiemu Wschodowi też więcej energii, ale to w kontekście wolności przesyłów, znaczy prawa przesyłów, które determinuje, tak, układ sił, który wpływa później też na nas. Oraz temu, że Turcja ma bardzo duże znaczenie, może to powiem na samym końcu. Będę też w przyszłości pokazywał różne slajdy, jak wygląda dojście do Rzeczpospolitej, generalnie obecność projekcji amerykańskiej globalnej w Europie. I bez Turcji jest bardzo trudno Amerykanom. Rumunia właściwie jest niedostępna wojskowo wtedy. My wzrośniemy na znaczeniu i wewnętrzna linia komunikacyjna Międzymorza tym bardziej. Turcja jest bardzo ważna dla w ogóle obecności potęg morskich, bo gdy Turcji nie ma, a basen Morza Czarnego staje się zamkniętym jeziorem państwa kontynentalnego, to Morze Czarne przestaje być oceanem światowym i więc nie ma wpływów polityczno-wojskowych mocarstw spoza regionu. I Rumunia jest sam na sam z Rosjanami i z Turcją. Rozumiecie? To jest prosty mechanizm, tak po prostu to działa. Gdyby Bałtyk był zamknięty dla floty amerykańskiej czy brytyjskiej, to tak samo jest z nami. I mamy tylko linię komunikacyjną przez Niemcy. Przepływy strategiczne generują. Wtedy jesteśmy sam na sam i mamy kwestię Romera, Wakara, tego wszystkiego. Stąd budowa Gdyni. I mógłbym tak mówić, i mówić, i mówić, okej? Okay? Ale może tak wystarczy. Bardzo dziękuję Państwu.